korupcja. Czy ty wiesz, że ten gnojek jawnie zaproponował mi łapówkę? W odróżnieniu od ciebie jeżdżę bardzo ostrożnie. To byłby drugi mandat w moim życiu. Byłby, ale go nie było. Słabość do samochodów i niedostateczne przestrzeganie przepisów drogowych. To cię zgubiło. Wszystkim się dzisiaj gdzieś śpieszy. Poza tym to wszystko w porządku. Zrobiłam wczoraj sprawdzian z liczb urojonych. Spotkałam się z Piotrem i byłam na zakupach. Ciekawa jestem, co ty masz mi takiego do powiedzenia? Zapomniałam ci uprzedzić. Wrzuciłam ci dwa woreczki zupy jarzynowej. Ale nie denerwuj się, że się muszę gdzieś z tym wszystkim pomieścić. Dwa malutkie pomieszczenia, kuchnia, w której nawet nie ma stołu i jeszcze ten wątpliwej urody mebel. Zrobiłaś przegląd? Zrobiłaś? Zrobiłam. Wszystko w porządku. Zadowolony? Wiesz, ile my teraz zużywamy prądu? Wiem. Cały czas się mi się jakieś tropikalne klimaty. Jakieś kokosy. Woda niebieska. Taka niebieściutka. Niebieściańska po prostu. Dziewczyny. Zapomnij. Motory. No. A wieczorem to piwo. Miła atmosfera. Kabriolet. Czy do ciebie naprawdę jeszcze nic nie dotarło? Kochanie. Przecież ty jesteś martwy. Ciebie nie ma. A ja od 2 miesięcy jestem młodą, atrakcyjną wdową. Znowu na wydaniu. My wjeżdżamy w miasto. Nieśpiesznie. A dookoła nas radość. Wszyscy myślą, że ty gryziesz glebę i że zaczynają na tobie rosnąć kwiatki. A dzięki mojej słabości do ciebie masz to łóżeczko, te lodóweczka, o których nikt nic nie wie, nikt. Chce mi się palić. Czy ty sobie zdajesz sprawę z tego, jaką pozycję we współczesnym świecie mają wdowy? Kobiet po rozwodach są hurtowe ilości. To prawdziwa wdowa. Prawdziwa wdowa to jest coś. Cały czas mi się kręci w głowie. Po co waliłeś w to drzewo motorem? Miałeś totalnie nieracjonalne szczęście. No, przyznaję, że w tej kwestii nie mam jasnego poglądu. Chociaż z drugiej strony korupcja to jest coś, dzięki czemu w ogóle można jakoś żyć w tym kraju. Tak się zastanawiam, ile ja bym musiała za granicą dać w łapę grabarzom za przywiezienie zwłok męża na dzień przed pogrzebem do domu i pochowanie w trumnie kilku łopat piachu. Czasem jesteś taką materialistką. Być może. Ale chciałabym ci uzmysłowić, że masz wobec mnie pewne
nieuregulowane sprawy finansowe. O? No wiesz, odkąd poszerzyły mi się horyzonty, inaczej patrzę na te kwestie. Kochana. Jeżeli ty myślisz, że tak zwana miłość tłumaczy wszystko, to się mylisz. Nie wiem, czy komukolwiek z was pomogłem przetrwać tę noc. Starałem się. I co teraz? Czekam na następny sztorm. Ale na razie należy mi się chwila snu. Żegnam was serdecznie. Jak się czujecie tego pięknego dnia?